No dobrze, tyle podstawowej teorii. Pytanie: Jak to wygląda w języku C? Myślę, że najlepiej będzie napisać sobie program i przekonać się, być może na własnej skórze, jak działają wskaźniki. Zaczniemy tradycyjnie od dyrektywy Include i pliku STDIOH który będzie nam potrzebny oczywiście do funkcji printf. Tradycyjnie też napiszemy sobie tutaj funkcję main, która zwraca wartość typu int. Zwrócimy z tej funkcji wartość 0. Od razu sobie to napiszemy, żeby później o tym nie zapomnieć. Na początku naszej funkcji main utworzymy sobie dwie zmienne. Niech to będą zmienne typu int. Zaczniemy od zmiennej a i od razu nadamy jej wartość 10. Poniżej zdefiniujemy sobie zmienną b, powiedzmy o wartości 100. Następnie zdefiniujemy sobie wskaźnik. Żeby zdefiniować wskaźnik, najpierw napiszemy, jakiego typu to będzie wskaźnik. Czyli na jaki typ danych ma wskazywać adres wskaźnika. W naszym przypadku będzie to typ int, ponieważ będziemy chcieli, aby ten wskaźnik wskazywał albo na zmienną a, albo na zmienną b. A to są zmienne typu int. Na razie nasza deklaracja wygląda tak samo, jak w przypadku zwykłej zmiennej. Mamy po prostu typ int. Teraz będzie pierwsza różnica. Po spacji napiszemy znak gwiazdki i następnie nazwę naszej zmiennej, czyli naszego wskaźnika. Niech to będzie wsk podkreślenie int, czyli wskaźnik na int. Wspominałem o tym, że zmienne w języku C. Należy od razu definiować, a właściwie to inicjalizować jakąś wartością. My przypiszemy wartość naszego wskaźnika na adres zmiennej a. Żeby uzyskać adres zmiennej a, posłużymy się znakiem A%, który w języku c jest operatorem pozwalającym uzyskać adres zmiennej. I oczywiście na końcu stawiamy średnik. Teraz spróbujmy wypisać wartości po kolei zmiennej A, zmiennej B. No, i w końcu trzeba byłoby wypisać wartość, na którą wskazuje nasz wskaźnik. Pytanie, jaki powinien być argument funkcji print, jeżeli chcemy podać wartość, na którą wskazuje wskaźnik zapisany w zmiennej WSK podkreślenie int. Potrzebujemy wartości, na którą wskazuje ten wskaźnik. A nie samego wskaźnika. Sam wskaźnik to jest adres, który niewiele nam powie. My jesteśmy zainteresowani wartością, która się pod tym adresem znajduje. Żeby tą wartość uzyskać, trzeba użyć operatora gwiazdki. Jest to tak zwana dereferencja wskaźnika. Spotkałem się też z nazwami wyłuskanie wartości albo adresowanie pośrednie, czy odwołanie pośrednie. Po tej gwiazdce napiszemy nazwę naszej zmiennej, czyli naszego wskaźnika, WSK, podkreślenie INT. No dobrze, mamy więc funkcję print, które powinny nam wydrukować wartości zmiennych A, B oraz wartość, na którą wskazuje nasz wskaźnik. Spróbujmy teraz, jeszcze zanim uruchomimy program, zwiększyć o 10 wartość zmiennej A. I może ponownie wypiszmy wartości wszystkich tych zmiennych czyli zmiennej A, B oraz zmienną, na którą wskazuje nasz wskaźnik. Oczywiście przyda się tutaj operacja kopiuj-wklej. Wiem, że już pewnie ręka Cię świeżbi, żeby skompilować ten kod i zobaczyć jak to działa. Jeśli chcesz, możesz tak zrobić. Możesz zapauzować ten film, przepisać kod i uruchomić. Ja jednak będę kontynuował. Spróbujmy teraz zmienić wskazanie naszego wskaźnika na zmienną B. Napiszemy WSK int równa się a b. Co to znaczy, że chcemy, aby nasz wskaźnik, bo wsk int jest typu int gwiazdka, czyli wskaźnik na int, wskazywał na adres a zwraca nam adres zmiennej b. I teraz znowu wypiszemy sobie wartości zmiennej a, b oraz wartość na którą wskazuje nasz wskaźnik. Ponownie przyda się operacja kopiuj i wklej. I żeby było jeszcze ciekawiej, spróbujemy zwiększyć o 10 albo nie o 10, niech będzie zwiększenie o 100. Wartości, na którą wskazuje nasz wskaźnik. Żeby zwiększyć wartość, na którą wskazuje nasz wskaźnik, musimy ponownie wyłuskać tą wartość, czyli piszemy operator gwiazdki, następnie nazwa naszego wskaźnika, czy naszej zmiennej, która przechowuje wskaźnik, czyli wskint. Użyjemy operatora plus równa się i wartości 100. No i jeszcze raz na koniec teraz wypiszemy sobie wszystkie wartości. Jest to chyba najdłuższy program, jaki napisaliśmy do tej pory. Całe szczęście, że można było skorzystać z kopiuj w klej. Tak się czasami zastanawiam, czy autor tego pomysłu, który wymyślił kopiuj wklej, Zasłużył sobie na niebo, czy raczej na to drugie. Spójrzmy, jaki jest wynik działania programu. Zadeklarowaliśmy dwie zmienne A i B. A ma wartość 10, a B ma wartość 100. Nasz wskaźnik na początku wskazywał na Adres zmiennej A, czyli w żargonie na zmienną A. I widzimy, że gwiazdka wskaźnik int jest równa 10, czyli ta wartość, na którą wskazuje wskaźnik WSK int jest równa 10. To by się zgadzało, bo ten wskaźnik wskazuje na zmienną A. Następnie, spójrzmy w kodzie, zwiększyliśmy wartość A. O 10 i teraz co się stało? Widzimy, że wartość zmiennej A jest równa 20, wartość zmiennej B nadal jest równa 100, a wartość, na którą wskazuje nasz wskaźnik, jest równa 20, bo nasz wskaźnik wskazuje na zmienną A, a jej wartość się zwiększyła do 20. Tak to sprytnie działa. Następnie spójrzmy, co się dzieje w naszym kodzie. Aha, czyli tutaj ustawiamy wskaźnik w zasadzie na zmienną B, czyli chcemy, żeby wskaźnik WSK int wskazywał na zmienną B. I widzimy, że tak, wartość zmiennej A wciąż jest równa 20, wartość zmiennej B jest równa 100. A wartość, na którą wskazuje nasz wskaźnik, też jest równa 100, czyli udało się przestawić nasz wskaźnik tak, aby wskazywał na zmienną b. Następnie, co robimy w kodzie? Aha, zwiększamy wartość, na którą wskazuje nasz wskaźnik, bo tu mamy gwiazdka wsk, czyli to jest wartość, na którą wskazuje nasz wskaźnik. I tę wartość zwiększamy o 100. Co się stało? Wartość zmiennej A jest wciąż równa 20, ale wartość zmiennej B jest równa 200, bo to jest właśnie ta wartość, na którą wskazuje nasz wskaźnik. I oczywiście wartość, na którą wskazuje nasz wskaźnik, też została wypisana jako 200.